Paweł Kasprzak, codzienny komentarz dnia dla Obywateli News. Dobry wieczór i dzień dobry. Jest dzisiaj poniedziałek, mamy 9 listopada 2020 roku, no i mamy w ciągu ostatniej doby 21 713 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To mniej niż ostatnio, bo też i te dane dotyczą niedzieli, przyzwyczailiśmy się już do tych pozornych spadków. Istotnie w ciągu ostatniej doby wykonano zaledwie 43 400 mniej więcej testów na koronawirusa i to jest mniej niż w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni. Ilość aktywnych przypadków koronawirusa, no to jest bardziej miarodajna dana, to 340 722 osoby, pośród których 20 967 przebywa w szpitalach. O czym dzisiaj będzie mowa w związku z tym? USA i ta sytuacja powyborcza w dalszym ciągu. Tymczasem w Polsce nadchodzący 11 listopada i wszystko, czego możemy się tego dnia spodziewać. Plotki o możliwej dymisji szefa policji, doniesienia o pacyfikacjach, policyjnych pacyfikacjach protestujących kobiet i o groźbach, którymi szantażowane są organizatorki. To sytuacja równolegle rozgrywająca się z tym, co wyprawia Łukaszenka w Białorusi, z dokładnością do skali oczywiście. Kaja Godek i jej nowe zapowiadane inicjatywy legislacyjne. Julia Przyłębska, która odracza posiedzenie czegoś, co nazywa Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie przedłużającej się kadencji Adama Bodnara. Możliwy lockdown w Polsce. No i opozycja w tej rozchwianej, pełnej wydarzeń, niepewnej sytuacji. Opozycja, która zajmuje się recenzowaniem, no oczywistych do recenzowania działań władzy i która nie proponuje ani żadnego programu wyjścia z tej sytuacji, ani nie zapowiada żadnych własnych działań, co wygląda, jakby tam się zdecydowano na taką strategię, no, znaną ze starego porzekadła, im gorzej, tym lepiej. Jak wygląda w tej sytuacji odpowiedzialność za nas, obywateli, i za kraj? Kto ją ewentualnie podejmuje? O tym w dzisiejszym komentarzu dnia. Zapraszam. No i jeszcze raz może o tych nagłówkach. Stany Zjednoczone. Wczoraj widzieliśmy łzy szczęścia, wzruszenia, entuzjazm po zwycięstwie Joe Bidena i on jest zrozumiały, ze wszechmiar uzasadniony. Natomiast dzisiejsze komentarze ze Stanów Zjednoczonych, no, przynoszą taką chłodniejszą refleksję. Tam mianowicie spada przewaga demokratów w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Spodziewano się, no, lepszego dla demokratów wyniku. Prawdopodobnie, to jest, zdaje się, najbardziej możliwy wariant, z możliwych dzisiaj do przewidzenia, Senat będzie pozostawał w rękach, no, republikańskiej większości, co nieco skrępuje pole działania prezydenta elekta, ale być może ważniejsze nawet niż te miejsca na polityczne manewry w Stanach Zjednoczonych jest to, o czym też, no, już wczoraj mówiłem, znaczy nie było tej niebieskiej fali, nie było tego moralnego wzmożenia, na które wszyscy liczyli, no, po tych 4 latach tak fatalnej prezydentury, że trudno ją oceniać inaczej niż całkiem po prostu w kategoriach dobra i zła. Tak ją oceniano, widzieliśmy to, no ale tak ją oceniali niektórzy. Więcej niż połowa amerykańskich obywateli, jak się wydaje, ale niestety niewiele więcej, co w Polsce warto zapamiętać jako rodzaj memento i czemu się warto przyglądać. No, te polskie z kolei okoliczności, takie jak 11 listopada, jak to zamieszanie wokół policji, jak ta inicjatywa Kai Godek, jak te jakieś dziwne ruchy Przyłębskiej w Trybunale Konstytucyjnym. No i ta niepewność przede wszystkim co do tego, czy zostanie wprowadzony narodowy lockdown i jak będzie dokładnie wyglądał, no to wszystko jest miarą takiego kompletnego rozchwiania państwa, którym, zdaje się, nikt już nie steruje i za które nikt nie chce wziąć odpowiedzialności. Bo to jest tak, że jeśli władza wprowadzi w Polsce stan nadzwyczajny, zgodny z konstytucją i innymi słowy zalegalizuje te wszystkie zakazy wychodzenia na ulicę, na przykład, albo zakazy demonstracji, które póki co dosyć bezprawnie są nam narzucane rozporządzeniami
no to co wtedy się stanie? Czy tych decyzji posłuchają polscy obywatele? No, są powody, by w to wątpić. Skoro również są powody, by wątpić, że będzie je próbowała wyegzekwować policja, która no, już nie ma rzeczywiście ochoty występować przeciw protestującym kobietom, nie ma ochoty walczyć no, z gangsterami spodziewanymi na warszawskich ulicach 11 listopada. No, mamy państwo w rozkładzie. No i w tej perspektywie chciałbym spojrzeć na tę aktywność, bądź też dokładniej mówiąc, brak aktywności polskiej politycznej opozycji. No bo co należałoby w tej sytuacji zrobić, by rzeczywiście zarysować jakieś wyjście z sytuacji? No, mówię to z perspektywy uczestnika ruchów obywatelskich, no, skrępowanego oczywiście stosownie, jak już się wielokrotnie zastrzegałem, no, ponieważ komentować tych akurat ruchów protestacyjnych nie bardzo mi wypada, gdyż jestem 60-letnim samcem i powinienem raczej siedzieć cicho albo w miarę swoich nadwątlonych już wiekiem sił wspomagać ten protest, co zresztą robię jak tylko potrafię. Ta strategia ze strony ruchów obywatelskich, taka, która koncentruje się właśnie na grzaniu nastrojów i podtrzymywaniu tego buntu, jest ze wszech miar naturalna dla ruchów obywatelskich, zrozumiała i powiedziałbym słuszna z dokładnością, tylko do tego, że gdybyśmy mieli jakikolwiek cień pewności, że ci politycy, którzy nas być może reprezentują i siedzą jako opozycja w parlamencie, no mają jakiś polityczny plan na to wszystko, a ponieważ nie wygląda na to, że mają, no to dobrze by było, żebyśmy się nad nim zastanowili sami. I to bym chciał Państwu dzisiaj zaproponować, no uprzedzając, że to jest trudny temat i będzie wymagał zdecydowanie kilku słów komentarza. Postulat dymisji rządu. Niewątpliwie słuszny i niewątpliwie najważniejszy na liście postulatów strajku kobiet, choć tu trudno ważyć. Tak? Ja nie wiem, co jest istotniejsze i co jest pilniejsze na dzisiaj. Czy dymisja rządu PiS, czy może zamrożenie efektów decyzji pani magister Przyłębskiej. No, nie umiem znaleźć tu odpowiedniej miary, no, ale wszyscy wiemy, na czym ten kłopot polega. Niewątpliwie postulat dymisji rządu jest słuszny. Czy jest natomiast poważny i co on tak naprawdę może oznaczać? No, spróbujmy sobie pofantazjować i przez chwilę sobie wyobrazić, że istotnie ta większość pisowska, koalicyjna większość pisowska pęka. Tak? I nagle Morawiecki podaje swój rząd do dymisji, ta dymisja zostaje przyjęta i co wtedy? Jaki nowy rząd powstaje? Znaczy, jeśli miałby być ten nowy rząd jakąś realną alternatywą, to musiałaby go sformułować opozycja. Zatem inicjatywa musiałaby tu należeć do Borysa Budki, Włodzimierza Czarzastego i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Znaczy, to niewątpliwie nie wyczerpuje tych postulatów, ponieważ niewątpliwie nie w tym gronie należałoby omawiać choćby przyszłość tych postulatów, które były bezpośrednim powodem protestu, w którym wszyscy uczestniczymy. No przecież nie ci państwo, którzy przez całe lata opowiadali nam o tematach zastępczych i o kwestiach światopoglądowych. Opowiadali o kompromisie, który jest wartością. No przecież to nie oni powinni w tej sprawie decydować. Zmierzam rzecz jasna do tego, że poważnie traktowany postulat dymisji tego rządu, jeśli o rząd chodzi, ten w najbliższych dniach powinien prawdopodobnie oznaczać coś w rodzaju rządu technicznego. Na czym by mógł polegać ten rząd techniczny? No, pewnie zademonstrować polityczną bezstronność tego rządu można wyłącznie w ten sposób, że część resortów obejmują w nim przedstawiciele opozycji. I pewnie najbardziej spokojni bylibyśmy wtedy, gdyby były to te resorty siłowe. Natomiast rzeczywistym wypełnieniem postulatu dymisji rządu, tego, który się niezbyt cenzuralnie wyraża w okrzykach na ulicy, są po prostu ponowne wybory, siłą rzeczy przedterminowe. Tego postulatu, co bardzo charakterystyczne, nikt z opozycji, parlamentarnej opozycji, nie postawił dotąd twardo. Co więcej, ten fakt nie jest w żaden sposób komentowany w mediach opozycyjnego mainstreamu przez czołowych polskich publicystów.
muszę powiedzieć, że zadziwia mnie to z dnia na dzień coraz bardziej. No to pofantazjujmy dalej. Powiedzmy sobie, że jest możliwy taki techniczny rząd. No to musiałoby to jeszcze oznaczać, że spełnione są również te pozostałe warunki takiego politycznego rozejmu, który zawiesza ten konflikt, umożliwia nam zaprzestanie protestowania na ulicach, zwłaszcza w pandemii, daje wszystkim czas na to, żeby się zająć tym, co niezbędne na czas pandemii i odkłada rozwiązanie tych bardzo poważnych politycznych i społecznych problemów na czas dalszy. Na taki czas, w którym po pierwsze nie będziemy musieli się zmagać z pandemią, a po drugie będziemy całkiem po prostu przygotowani do tego, by jakieś decyzje w tej sprawie podjąć. No, jakie to musiałyby być warunki, już to parę razy tutaj mówiłem, to niewątpliwie oznacza zamrożenie prawnokarnych skutków tego oświadczenia pani magister Przyłębskiej. To niewątpliwie powinno oznaczać też wstrzymanie działalności czegoś, co się nazywa Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, a co się zajmuje represjonowaniem niepokornych sędziów. No to niewątpliwie musiałoby oznaczać gwarancję zaniechania represji dla organizatorów i tego protestu, i dla opozycjonistów w ogóle, bo oni represją są wciąż poddawani. No to parę innych jeszcze rzeczy musiałoby się stać, które w sumie podsumować należałoby tak, że na wszelkie zmiany ustrojowe, na gmeranie w podstawach polskiego ustroju, następuje absolutne moratorium. Nic takiego się nie odbywa. Co więcej, nie odbywa się żadna polityka i żadna działalność legislacyjna inna niż ta, która się mierzy bezpośrednio z pandemią i jej skutkami ekonomicznymi oraz społecznymi. Po prostu dajemy sobie spokój ze wszystkim innym. Zajmujemy się koronawirusem i umawiamy się, że do problemów społecznych i politycznych tych właśnie rangi konstytucyjnej, powiedziałbym, powrócimy wiosną, kiedy będziemy mieli na to szansę i kiedy będziemy do tego merytorycznie przygotowani. Takie są oczywiste warunki tego rozejmu i oczywiste warunki w ogóle wyjścia z tej jakże trudnej sytuacji. No ale jeśli mówimy o wyborach, które mogłyby nastąpić, na przykład wiosną w roku 2021, to co powinna robić opozycja już dziś, jeśli ma nadzieję je wygrać? Powinno być dla nas jasne to coś, co wynika z doświadczeń ostatnich wyborów. Przypominam, w roku 2019 trzy partie opozycyjne idące osobno w trzech różnych blokach wyborczych uzyskały w sumie więcej głosów niż Zjednoczona Prawica, czyli Prawo i Sprawiedliwość plus ci kłopotliwi ostatnio koalicjanci. A mimo to opozycja zdołała te wybory przegrać, tak? PiS rządzi w dalszym ciągu samodzielnie, choć jak wszyscy wiemy, nie bez kłopotów. No jeśli ta sytuacja miałaby ulec jakiemukolwiek przedłużeniu, co jest możliwe, no to pójście do wyborów wiosną w przyszłym roku czterema blokami, bo do trzech tych partii opozycyjnych szturmem dołączył Szymon Hołownia, z przecież bardzo obiecującym wynikiem, no to na podstawie tych doświadczeń powinniśmy wiedzieć, że wybory przeciw PiS w cztery bloki opozycji to pewna recepta na kolejną porażkę. Co za tym zrobić? No ta porażka nie musi być aż tak pewna, jak na to wskazują te nasze paskudne doświadczenia, no ponieważ sytuacja się zmienia i to zmienia się dynamicznie, jak również widzimy, PiS dołuje w sondażach poparcia i ta tendencja wydaje się stosunkowo przynajmniej trwała. No, niemniej jednak postulat wspólnej listy opozycji w dalszym ciągu uważam zasługuje na szacunek i rozważenie poważne. To dosyć znów zdumiewające, że śladu tej refleksji, śladu istnienia tego pytania nie widać znowu w polskiej politycznej publicystyce. Chyba że, starając się jednak uważnie czytać gazety, coś istotnego przegapiłem. Ale proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, nie sądzę. Prawybory. No to jest takie słowo, które się pojawia często z naszych ust obywateli RP, kiedy o wyborach przedterminowych czy jakichkolwiek innych mówimy, mówiąc równocześnie o koniecznej wspólnej liście. No i może jednak poważniej spróbuję po raz kolejny, zresztą
wyjaśnić, co to takiego, i robię to no nie dlatego, że mam skłonność do marudzenia, chociaż mam, ale dlatego, że no, trzeba odpowiedzieć na pytania, które do nas wszystkich i do mnie też docierają wciąż na nowo. To nie jest nowy pomysł, to wyjaśniam tym, którzy te pytania zadają od niedawna, bo ten pomysł zgłaszaliśmy już z całą mocą, na jaką nas było stać, oczywiście, jeszcze przed wyborami samorządowymi, bo już wtedy domagaliśmy się tego rozwiązania, które nam się po prostu wydawało logiczne. I trzeba powiedzieć też, że od tego czasu ten postulat, no, mówiąc najdelikatniej, nie znajdował zrozumienia u czołowych polskich polityków, ale też, co ważniejsze, on nie znajdował zrozumienia wśród czołowych polskich politycznych publicystów i komentatorów. I to jest dlatego ważniejsze, że to oni właśnie, znaczy w mediach organizują opinię publiczną, z którą partie muszą się liczyć. Gdyby nam się udało tę opinię publiczną zorganizować wokół idei praw wyborów, to z całą pewnością mielibyśmy już pewnie kilka takich akcji za sobą. Jak prawybory mogłyby wyglądać, o co w tym w ogóle chodzi? No otóż to jest normalna wyborcza procedura. To znaczy to jest tak, że w prawyborach tak organizowanych, wzorujemy się tutaj na włoskich przykładach sprzed tam kilkunastu lat. Otóż one się tak odbywają w tej konkretnej sytuacji, kiedy dotyczą nie prawyborów w ramach pojedynczej partii politycznej, ale prawyborów, które służą sformowaniu bardzo szerokiej i bardzo specyficznie rozumianej koalicji politycznej. No to prawybory polegają wtedy na tym, że każda z partii uczestniczących w tym porozumieniu wystawia swoich kandydatów. I oni ze sobą konkurują w normalnej wyborczej procedurze. Takiej procedurze, która tutaj od razu wyjaśnię, odbywa się po prostu w całej Polsce, to znaczy dokładnie mówiąc w 41 okręgach wyborczych do Sejmu i w 100 okręgach wyborczych do Senatu, w takiej skali, jaką tylko potrafimy zorganizować. I konkurują między sobą o głosy, nasze głosy, o głosy wyborców. I taki na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz znajduje się na wspólnej liście tej wyłanianej w wyniku prawyborów obok Adriana Zandberga, nie dlatego, że cokolwiek ze sobą uzgodnili programowo, bo to nie jest możliwe, ani nie dlatego, że umówili się na podziały przyszłych resortów w rządzie, kiedy zwyciężą, bo to nawet gdyby było możliwe, to nie byłoby w żaden sposób społecznie wiarygodne. Nie, oni są na tej liście niejako wbrew sobie. Znaczy dlatego dokładnie, że zgromadzili takie, a nie inne poparcie dla swoich autonomicznych, odrębnych i często sprzecznych postulatów programowych. To trudna idea, wiemy o tym bardzo dobrze, ponieważ co może być spoiwem programowym takiej opozycji? Otóż nie więcej, ale też i nie mniej niż to, co tych dwóch panów, no i wszystkich tych państwa w ogóle, łączy, kiedy siedzą obok siebie w parlamencie. To nie jest wspólnota programowa. Oni w sprawach programowych toczą spór. Im on jest ostrzejszy, tym bardziej jest zresztą autentyczny, wiarygodny i całkiem po prostu uczciwszy i prawdziwy. To o to też chodzi w tej grze. Łączy ich tylko i wyłącznie przekonanie co do wartości parlamentaryzmu całkiem po prostu. Tego bardzo określonego, cywilizowanego sposobu rozstrzygania spornych kwestii i podejmowania stosownych decyzji. Co dają takie prawybory? No to teraz ugryźmy ten problem od takiej strategicznej strony. Znaczy jest dosyć jasne, że z punktu widzenia takiej, a nie innej ordynacji, jaka rządzi wyborami do parlamentu, opłaca się mieć jedną listę wyborczą, bo tak działa ordynacja Donta, że no w 2019 roku potrafiliśmy przegrać te wybory, mimo że dostaliśmy więcej głosów. Ale przede wszystkim pomysł prawyborów zmaga się z taką sprzecznością, no bo z jednej strony powinniśmy mieć właśnie wspólną listę z powodu Donta, no ale z drugiej strony wszyscy sobie dobrze zdajemy sprawę z tego, że z powodów programowych sklecenie wspólnej listy w tak różnorodnym i tak różniącym się w ważnych sprawach towarzystwie, no nie jest możliwe. No i właśnie tu warto się odwołać do tych doświadczeń, które już mamy. Otóż widzieliśmy w wyborach europejskich próbę stworzenia takiej zjednoczonej opozycji,
coś, co się miało niby udać w tych wyborach samorządowych wcześniejszych. No, wyglądało to różnie. Zostawmy wybory samorządowe, bo one są skomplikowane i niejednoznaczne. Zajmijmy się tymi europejskimi. Otóż pamiętamy, startowała w nich Koalicja Europejska, która uzyskała niezły wynik. Jak już mówiłem, to był czwarty wynik w Europie. Nieszczęście nasze polegało na tym, że PiS zajął trzecie miejsce na tej liście. No ale wiosna startowała osobno. I otóż jak pamiętamy tamtą sytuację, także gdyby Robert Biedroń dogadał się z Grzegorzem Schetyną, ówczesnym szefem Platformy Obywatelskiej, no i liderem Koalicji Europejskiej, o wspólne miejsca dla ludzi wiosny na tej liście KE, no to Biedroń nie wniósłby żadnych dodatkowych głosów dla Koalicji Europejskiej, a raczej zamiast tego straciłby całą swoją wiarygodność, no bo ona niejako na tym właśnie polegała, że Biedroń był programowo różny od Koalicji Europejskiej, a co więcej oskarżał ją o to, o co Koalicję Europejską i polityków tam zgromadzonych oskarża w Polsce wielu ludzi, no o to mianowicie, że są zgrani, cyniczni, że cwaniaczą, że są niewiarygodni. No z takimi ludźmi za zamkniętymi drzwiami gabinetu Grzegorza Schetyny umawiać się nie da bezkarnie. Znaczy, jest jasne, że Biedroń straciłby całe zaufanie swoich, wówczas przypomnijmy to sobie, bardzo entuzjastycznych zwolenników. Podobnie zresztą przecież nie wniosła żadnych nowych głosów do Koalicji Europejskiej lewicowa Barbara Nowacka, która w skądinąd bardzo odpowiedzialnie brzmiącym wystąpieniu wyjaśniała, że no, te sprawy, te postulaty lewicowe należy zawiesić, kiedy zagrożona jest w Polsce demokracja i o nią przede wszystkim trzeba walczyć. No, Barbara Nowacka niestety straciła równocześnie, mówiąc skądinąd przecież rzeczy słuszne i rozsądne, straciła no, całe zaufanie swojego bardzo specyficznego elektoratu. Robert Biedroń, jak pamiętamy, w sondażach przed tymi wyborami notował 16% poparcia i opowiadał wielokrotnie w wywiadach, odpowiadali również to samo politycy wiosny, że w tych wyborach on startuje osobno po to przede wszystkim, żeby się policzyć, żeby zmierzyć swoje poparcie ważne dla niego przed wyborami parlamentarnymi, bo to w nie projekt wiosny celował. 16% wynosiło sondażowe poparcie dla wiosny. W wyborach, jak być może pamiętamy, wiosna uzyskała 6%. Dlaczego? No tak działa właśnie ten wojenny, wyborczy plebiscyt. Kiedy już przychodzi co do czego i stoimy nad urnami, no to wtedy chcemy wygrać z PiS. I nie zaryzykujemy głosów na Biedronia, choć szczerze mówiąc ordynacja w wyborach europejskich nie powodowała tu żadnych wielkich zagrożeń. Liczyła się suma głosów i suma mandatów uzyskanych przez partie inne niż PiS całkiem po prostu. No ale jednak spora część wyborców wiosny, około 10% z nich, jak wynika z tej sondażowej różnicy, zdecydowała się zagłosować jednak na Koalicję Europejską. Powstaje pytanie, co zrobiłoby te 6% wyborców, którzy głosowali na wiosnę, gdyby Robert Biedroń dogadał się z Grzegorzem Schetyną i wystartował ze wspólnej listy. Otóż teza, dosyć zresztą prawdopodobna, też w świetle wyników jest taka, że no te 6% wyborców po prostu zostałoby w domach i nie brało udziału w głosowaniu. Więc z tego punktu widzenia pomysł praw wyborów jest odpowiedzią na ten problem właśnie takiego prawa sumy elektoratów. Prawo sumy elektoratów powoduje, że elektorat koalicji jest zawsze mniejszy niż suma elektoratów partii, które te koalicje tworzą. Prawybory miałyby być takim sposobem, żeby sobie z tym poradzić, żeby efektywnie w koalicji dodać głosy zwolenników partii, które te koalicje tworzą. I tu opieramy się na doświadczeniach włoskich. Włosi zrobili to na poziomie ogólnokrajowym po raz pierwszy w 2006 roku, kiedy Romano Prodi, no, polityk centrolewicowy, niezbyt we Włoszech popularny, bo to jest facet bez charyzmy, no i jeszcze na dobitkę obciążany był wśród włoskich wyborców odpowiedzialnością za wprowadzenie euro we Włoszech, co Włochów sporo kosztowało i Włosi to długo Prodiemu pamiętali. No i on się zmagał z Silvio Berlusconim, w którym no pojedynek na charyzmę miał z góry przegrany i pojedynek na realnie mierzone sondażami poparcie miał też przegrany. Znaczy to była mission impossible pokonać Berlusconiego.
I Pradlik wtedy wpadł na pomysł zorganizowania takiej bardzo szerokiej centrolewicowej koalicji, w której uczestniczyło 11 różnych partii politycznych, w tym, uwaga, dwie bardzo egzotyczne partie komunistyczne, i przeprowadzić prawybory. Wynik tych prawyborów był z góry bardzo dobrze znany. Prodi był oczywistym liderem i wiadomo było, że musi wygrać, ale to właśnie Prodi, nie kto inny, tylko Prodi uparł się, żeby te prawybory mimo to przeprowadzić i dał swój mandat lidera w ich wyniku potwierdzić. Zrobiono to, osiągnięto frekwencję rzędu 10% w skali całych Włoch, a były to, co warto wiedzieć, takie prawybory, które organizowano jak to robią ruchy społeczne. Komisje wyborcze były organizowane, że tak powiem, spontanicznie, z wolontariuszy. Większość prac związanych z tymi prawyborami odbywało się w wolontariacie. Urny wyborcze czy lokale wyborcze mieściły się na przykład w namiotach, stały na czyichś podwórkach, albo w ogródkach restauracji, albo w niektórych parafiach. Też tak się zdarzało. I te prawybory tam przeprowadzono. Skutek był taki, że istnieli tacy komuniści, którzy widząc, że to Romano Prodi, a nie ich kandydat wygrał te prawybory, po prostu nie poszli głosować w wyborach właściwych. Ale to była mniejszość. Ogromna większość poszła. Co więcej, zanotowano znaczny wzrost frekwencji po tej właśnie centrolewicowej stronie wśród wyborców. W niektórych okręgach, tam gdzie się dało porównać miejsca, w których prawybory przeprowadzono z tymi, w których ich nie przeprowadzono, wzrost frekwencji sięgał 10%. Kto w Polsce potrafi przeprowadzić dodatkowe 10% wyborców do urn, ten po prostu bierze. Wszystko we Włoszech było to samo. Dzięki tym prawyborom Prodi skutecznie dodał elektoraty naprawdę bardzo różnych partii. Tak? I rozbił bank, wziął wszystko. Wziął stabilną większość w obu izbach włoskiego parlamentu, co we Włoszech, delikatnie mówiąc, nie zdarza się często. To właśnie z tych powodów to rozwiązanie proponujemy. Prawybory to jednak nie tylko strategia, ale też ona ma bardzo charakterystyczne i powiedziałbym bardzo doniosłe konsekwencje programowe, albo by tak rzec, ideowe. Obywatele RP z postulatem prawyborów wyszli między innymi z tego powodu, że mamy przekonanie, że partie polityczne, ich ustrój wymaga bardzo gruntownej reformy. W związku z tym ta propozycja przecina te cechy polskiego partyjnego ustroju, wodzowskiego ustroju, która po prostu wyraża się w tym, że szef partii ma jakąś absolutną wszechwładzę nad każdym z partyjnych polityków, po prostu dlatego, że decyduje o jego być albo nie być, bo taki rodzaj werdyktu zapada wtedy, kiedy się politykowi oferuje bądź nie oferuje biorące miejsce na liście. To jest zresztą oczywiście powód, dla którego ta nasza propozycja wywołała taki wściekły, powiedziałbym, gdybym miał mówić wprost, opór partyjnych aparatów. Ale propozycja prawyborów ma też inne konsekwencje, powiedziałbym już takie stricte programowe. Bo jak może wyglądać jakieś uzgodnione stanowisko polityków wobec tego, czym żyjemy dzisiaj, wobec prawa kobiet, do aborcji. A nie sposób wyobrazić sobie, to już wiemy, porozumienia w tej sprawie, jakiegoś merytorycznego porozumienia między na przykład Robertem Biedroniem a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ale prawdopodobnie nie sposób sobie wyobrazić żadnego porozumienia pomiędzy Robertem Biedroniem a Borysem Budką w tej sprawie. Ktokolwiek liczy na większościowy elektorat, przywykliśmy do tego w Polsce, ten ma tendencję do nazywania tej kwestii tematem zastępczym albo kwestią światopoglądową, którą należy odłożyć na zaś, a broń Boże, nie rozstrzygać w wyborach. Bo to są wszystko rzeczy, które podnosząc można stracić bardzo sporą część wyborców. Kiedy się aspiruje do większości parlamentarnej, wiedzą to na pamięć polscy politycy, to tego robić nie wolno. W związku z tym gadają o tematach zastępczych, o zupełnie drugorzędnych kwestiach światopoglądowych, podczas kiedy przecież wiadomo, że ważne jest, żeby zapewnić osłonę socjalną cierpiącym na kryzys ekonomiczny z powodu koronawirusa. Tak jakby nie wiedzieli,
czegoś, co jest zupełnie oczywiste i co właśnie się nam z całą mocą objawiło, że właśnie dlatego, że te tematy dzielą i właśnie dlatego, że są tak bardzo emocjonujące, one z całą pewnością w każdej kampanii wyborczej i w każdym w ogóle kryzysowym politycznym momencie w polskiej historii zostaną cynicznie wykorzystane przez politycznych populistów w rodzaju PiS, w rodzaju Kai Godek, a jak ich zabraknie, no to przez agentów Putina, przez ruskich troli całkiem po prostu. Każda rozmowa o tym między politykami z dwóch różnych partii jest wtedy szczera, wiarygodna i uczciwa, kiedy jest sporem albo być może konfliktem. Unikanie tej rozmowy i unikanie podnoszenia tego problemu kosztuje wiarygodność w polityce. Znaczy nikt nie wierzy w te zapewnienia, że aborcja jest sprawą drugorzędną, zwłaszcza wtedy, kiedy są wygłaszane na przykład na miesiąc po wielkich demonstracjach w sprawie no właśnie nie żadnej innej, tylko dokładnie tej. Jaki program zatem w tych sprawach może mieć koalicja wyłoniona w prawyborach? Znaczy, otóż ona może wyłącznie obiecać, że w sposób parlamentarny ten spór aborcyjny w Polsce rozstrzygnie, także żaden z głosów nie zostanie tutaj pominięty i nikt nie będzie się bał tych wyborów, nikt nie będzie się bał tej politycznej większości, która w tej kwestii, jak również zresztą w każdej innej, weźmie wszystko i zmusi tę mniejszość przegraną w wyborach do posłuszeństwa, które każe im akceptować nieakceptowalne. A co to znaczy parlamentarne rozstrzygnięcie? No to oznacza przede wszystkim w tych podstawowych sprawach dotyczących bardzo podstawowych praw człowieka rozstrzygnięcie, którego dokonują nie politycy w parlamencie, ale wyborcy przy urnach. I to mogą być i ze wszechmiar powinny, moim zdaniem akurat w tej kwestii, urny referendalne. Mówi się bardzo często, i to jest zrozumiały argument, że takich podstawowych praw człowieka się nie głosuje. No dobrze, tylko w Polsce ich nie ma. I skąd one się mają wziąć w tym katalogu tych podstawowych, przez nikogo niekwestionowanych, konstytucyjnie gwarantowanych praw, których już potem nikt nie podważy ani w żadnym głosowaniu, ani w żaden inny sposób. No ktoś je musi do tego katalogu wpisać. Znaczy, jeśli sobie wyobrażamy, i tu wracam do tego bardzo bieżącego kontekstu, jeżeli sobie wyobrażamy, że to ma nastąpić w parlamencie, w tym dzisiejszym na przykład parlamencie, no to wydaje mi się zdecydowanie złym pomysłem. Jeżeli sobie wyobrażamy, że to się może udać w parlamencie jakimś kolejnym wyłonionym, a w którym będziemy mieli, nie wiem, lepszą czy korzystniejszą polityczną większość, to też będę protestował. Właśnie dlatego, że rzecz dotyczy podstawowych praw człowieka, że tu w tych sprawach nie może decydować chwilowa polityczna koniunktura. Tych rzeczy nie powinno być wolno w Polsce, o jakiej sam marzę, rozstrzygać zwykłą większością w parlamencie. To są takie rzeczy, które decydujemy w takim trybie specjalnym, który jest zastrzeżony zwykle dla konstytucji. Akurat w tej sprawie obywatele RP proponują ten wariant irlandzki, czyli porządna deliberacja, najpierw panel obywatelski, potem referendum i gdzieś w całej tej układance parlamentarna decyzja, ale o to mniejsza. Jeśli o prawybory chodzi, no to cechą, bardzo podstawową cechą programową tak skonstruowanej koalicji jest to, że ona ma sens wtedy i tylko wtedy, kiedy koalicja zawiera się nie po to, by zrealizować jakieś polityki rozumiane w partyjnym sensie, ale by zreformować ustrój Rzeczypospolitej, jego podstawy, tak żeby każdy z polskich obywateli wiedział świetnie, że decyzje podejmowane w polskim państwie, w jego imieniu i jego spraw dotyczące będą podejmowane w sposób po pierwsze wiarygodny, po drugie sprawiedliwy i po trzecie i być może najważniejsze, będą podejmowane w jego imieniu i w jak największym stopniu z jego osobistym udziałem. To taki projekt Republiki moglibyśmy zrealizować, startując do tych plebiscytarnych wyborów przeciw PiS jako opozycja zjednoczona no właśnie tą ideą, a jako opozycja wystawiająca wspólne listy wyłonione naszymi wyborców głosami. Ta idea Republiki
w tym właśnie by się całkiem po prostu realizowała. To proponujemy. No i z tych marzeń już na sam koniec obiecuję, schodząc na to siermiężne polskie podwórko i na tę dramatyczną rzeczywistość, która nas dotyczy. Znaczy, z tymi pytaniami i z tymi problemami po prostu trzeba się zmierzyć już teraz. Jeśli ktoś dzisiaj liczy zgodnie ze strategią im gorzej, tym lepiej, że PiS się zaplącze we własne nogi i ta władza upadnie sama z siebie, to może się nie przeliczyć. Tylko cena, którą za to zapłacimy, może być po prostu straszna. I mówię tu o ludziach umierających w szpitalach albo zgoła bez tych szpitali. O ludziach pozbawionych nawet tej opieki. Mówię tu o kryzysie gospodarczym, który być może będzie miał rozmiar większy i głębszy niż to, co pamiętamy z 1989 roku. No nie, zdecydowanie nie wszyscy to pamiętamy i tym młodszym z nas trzeba by było tamte czasy przypomnieć. No więc taka może być cena takiego planu politycznego, którego główną cechą jest to, że właściwie nie istnieje. Możemy aż tak dużo za to nieistnienie planu politycznego zapłacić. No ale po drugie, na takim bardzo konkretnym, gabinetowo-partyjnym poziomie, ja bym powiedział, no jeśli ktoś liczy na to, że Kaczyński straci władzę, władza PiS się rozleci i w wyniku tego procesu władzę przejmie na przykład Platforma Obywatelska, to chciałbym uprzedzić, pomijając już wartość tego rozwiązania, powiedzmy, że ona jest dobra i do zaakceptowania, to chciałbym przede wszystkim to powiedzieć, że może się tutaj srodze przeliczyć, bo dlaczego Platforma Obywatelska, a nie na przykład Ziobro z Konfederacją i z tą częścią PiS, która przynależność do takiego obozu zaakceptowałaby z radością. Ten żywioł w PiS istnieje wśród wyborców i wśród polityków tej partii. Nie wszyscy lubią bankstera Morawieckiego. Niektórzy tęsknie wzdychają do Beaty Szydło. Pamiętamy? Ona jest ideowo bliska tego rodzaju rozwiązaniom. Naprawdę trudno, będąc przy zdrowych zmysłach, w tej wyjątkowo niestabilnej, kompletnie rozchwianej sytuacji, wobec absolutnego nieistnienia struktur i służb państwa, nic w Polsce nie działa, naprawdę trudno snuć tego rodzaju prognozy tak obliczone. Chcę powiedzieć też z niejakim rozczarowaniem, że spośród środowisk opozycyjnych tylko dwa mówią dzisiaj głośno i wyraźnie o konieczności rozpisania nowych wyborów parlamentarnych i tylko dwa próbują zarysować jakieś ścieżki do tego prowadzące. A jednym z tych ugrupowań jest Polska 2050 Szymona Hołowni i to jest poważne ugrupowanie, a drugim ugrupowaniem są Obywatele RP, czyli nasza kilkusetosobowa grupa idealistycznych aktywistów, którzy od 3 lat biją głową w tę partyjną ścianę, domagając się wspólnej listy wyłonionej w prawyborach i którzy do tej pory nie znajdują posłuchu dla tych postulatów. I jeszcze jedną rzecz na sam koniec. Warto z tej okazji sobie uprzytomnić. Znaczy, czekają nas niewątpliwie bardzo trudne i bardzo ciężkie czasy. Gdybyśmy dziś zaczęli myśleć o prawyborach, a niekoniecznie musimy o nich myśleć w perspektywie wyborów właściwych. W Polsce my nie mamy politycznego przywództwa. Nie mamy wizji Polski, do jakiej dąży opozycja, kiedy już wreszcie pogoni to samo zło, czyli PiS. Nie wiemy, co chcemy osiągnąć i nie wiemy przede wszystkim, kto powinien podejmować strategiczne i programowe decyzje w imieniu nas wszystkich, marzących o tym, żeby kiedyś w Polsce było wreszcie spokojnie i normalnie. Prawybory. To temu między innymi służy ten nasz pomysł. Dziękuję Państwu za uwagę. Trzeba było jej dużo tym razem. Do zobaczenia jutro.